Dzień dobry Państwu. Nazywam się Magdalena Milewska, jestem dietetykiem klinicznym. Pracuję w zakładzie dietetyki klinicznej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Mam ogromną przyjemność z Państwem podzielić się kilkoma wskazówkami związanymi z odpowiednim sposobem żywienia w przypadku pacjentów hematologicznych. Mamy nadzieję, że przedstawiona przez nas wiedza będzie odpowiedzią na liczne zapytania z Państwa strony, które kierujecie do naszej Fundacji. W jaki sposób się odżywiać, jak sobie radzić w tym okresie okołoprzeszczepowym, w jaki sposób postępować w okresie rekonwalescencji. Spotykamy się w naszej Fundacji z wieloma zapytaniami z Państwa strony odnośnie właściwego sposobu odżywiania się już od momentu diagnozowania choroby wiemy, że rośnie też zainteresowanie żywieniem, jeżeli chodzi o postępowanie u chorych onkologicznych, zwłaszcza hemato-onkologicznych, a biorąc pod uwagę, jak istotne jest w naszej perspektywie w efektywności leczenia. Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas materiał w postaci krótkich przewodników opowie, odpowie pokrótce na Państwa pytania i rozwieje pewne wątpliwości. Zachęcamy bardzo serdecznie do wysłuchania. Zapraszamy odpowiedni sposób żywienia i stan odżywienia ma szczególne znaczenie w całym okresie przeszczepowym komórek krwiotwórczych. I mowa jest tutaj zarównie, zarówno o tym okresie przed przeszczepem, jak i po przeszczepie. I przede wszystkim skupiamy swoją uwagę na profilaktyce niedożywienia. Wiele badań wskazuje, że niedożywienie, czyli ta niezależna utrata, niezamierzona utrata masy ciała, jest tym czynnikiem niezależnym powikłań przeszczepowych a zwłaszcza po przeszczepie, pojawienie się e, choroby. E, przeszczepu przeciwko gospodarzowi, jak również innych powikłań, które towarzyszą całemu procesowi leczenia, takie jak nudności, wymioty, biegunki, czy też inne problemy związane z pracą przewodu pokarmowego, a także jakiekolwiek powikłania związane z obniżeniem odporności, czyli przede wszystkim większą predyspozycją do zakażeń różnego pochodzenia, w tym także tych zakażeń bakteryjnych. W związku z powyższym powinna być Zwrócona uwaga przede wszystkim na profilaktykę utraty masy ciała w momencie, kiedy będziemy mieć rozpoznaną chorobę. W ten sposób dbamy przede wszystkim o prawidłowy przebieg leczenia i minimalizujemy ryzyko pojawienia się powikłań związanych z samym leczeniem. Jak to zrobić? Przede wszystkim monitorujemy swoją masę ciała już od samego początku, bo przecież zdarza się, że chorzy, którzy dowiadują się o nowotworach, są pacjentami nierzadko prawidłowo odżywionymi, bądź też nawet mają nadwagę albo otyłość, ale to wcale nie oznacza, że ta grupa pacjentów nie jest zagrożona ryzykiem niedożywienia. W związku z powyższym należy zwrócić szczególną uwagę na te zmiany masy ciała w czasie. Przede wszystkim niepokojący objaw to utrata niezamierzona masy ciała powyżej 5% w okresie 3 miesięcy bądź powyżej 10% w okresie, 6 miesięcy i dłuższe. Pomocnym wskaźnikiem w ocenie zmian w stanie odżywienia będzie też wskaźnik BMI, który pokazuje relację masy ciała do wysokości ciała. I tutaj jakiekolwiek zmiany będą związane z wiekiem, u osób do 70 roku życia wartości poniżej 20 kg na m2, będą sugerowały już niedożywienie. Natomiast w przypadku chorych starszych powyżej 70 roku życia, takim punktem odci odcięcia jest 22 kg na m2, gdzie wartości niższe. Mogą sugerować już niedożywienie. Niemniej jednak w mojej pracy często ten wskaźnik sprawia mi wiele kłopotów w ocenie, ponieważ masa ciała może być zawyżona ze względu na obrzęki, a przecież wiemy, że ta grupa chorych jest także poddawana leczeniu często sterydowemu, a to wiąże się ze wzrostem masy ciała, ale głównie wynikającym z występowania retencji płynów, czyli z uwagi na występujące obrzęki. Dlatego też nie do końca jest to wskaźnik wiarygodny. Natomiast y, musimy mieć świadomość, że jakakolwiek zmiana masy ciała będzie związana także ze zmianą y, masy mięśniowej, a to y, Brak masy mięśniowej czy utrata masy mięśniowej będzie także związana z większą toksycznością chemioterapii czy też z większą ilością powikłań, a także chociażby z ograniczeniami funkcjonalnymi chorego. Dlatego tak istotne jest dbanie o odpowiedni stan odżywienia chorego już w momencie zdiagnozowania choroby. Poza tym u chorych w okresie przed przeszczepem, czy też po przeszczepie, a może nawet zwłaszcza po przeszczepie, pojawia się problem utraty apetytu. To ta utrata apetytu będzie związana z niezamierzoną utratą masy ciała. I przede wszystkim, jak możemy zaradzić temu problemowi? Monitorujemy każdy posiłek chorego. Ile pacjent zjadł danego posiłku? Znajdujemy przyczyny, dla których odmawia je z jedzenia posiłku, bądź też nie je wystarczającej ilości i nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania na energię i na białko. W związku z czym monitorujemy i uciekamy się o pomoc do dietetyka, który indywidualnie Dobierze nam sposób żywienia. Przede wszystkim dopasuje odpowiednią podaż białka energii, być może zarekomenduje także diety medyczne do które będą stanowiły uzupełnienie diety. Jeżeli okaże się, że sposób żywienia do z wielu względów nie jest wystarczający, wtedy zespół lekarski decyduje się na żywienie jelitowe albo pozajelitowe. W wielu ośrodkach wiodący, wiodącym sposobem żywienia jest właśnie żywienie pozajelitowe, ale ostatnie badania wyraźnie sugerują, że pacjenci mogą prezentować większe ryzyko różnego typu powikłań, a poza tym u tej grupie pacjentów, owszem, z jednej strony dbamy o stan odżywienia. Natomiast z drugiej strony możemy doprowadzić do zmiany mikrobiomu w jelicie, co również niekorzystnie wpływa na powikłania. Stąd też preferowane jest to żywienie dojelitowe, czy to przez zgłębnik nosowo-żołądkowy, czy też przez przyskórną endoskopową gastrostomię. Wtedy również mogą być w sposób indywidualny do, dobrane diety medyczne, ale powinno być w miarę możliwości również utrzymane żywienie do usta. you <laughs> Niemniej jednak, doświadczenie wyraźnie, moje doświadczenie z pacjentami wyraźnie mówi, że zwłaszcza w tym wczesnym okresie poprzeszczepowym do 100 dni obserwujemy zapalenia błony śluzowej w, właściwie w całym przewodzie pokarmowym, co wpływa na trudności w rzuciu, w gryzieniu, na w ogóle przyjmowaniu do pokarmów, jak również ma to znaczenie, jeżeli chodzi o trawienie i wchłanianie składników. Poza tym pojawiają się. Najczęstsze no powikłania, takie jak biegunka, czy też wymioty, które dodatkowo decydują o znacząco zmniejszonym przyjmowaniu pokarmów właśnie drogą do ustną. Stąd często należy także wziąć pod uwagę w swoim postępowaniu, w strategii żywieniowej u pacjenta te alternatywne drogi żywienia. W jaki sposób możemy poradzić sobie z większością Efektów ubocznych związanych z całym leczeniem. Zdecydowanie w przypadku wystąpienia utraty apetytu możemy włączyć diety medyczne. Jako uzupełnienie diety, które będą pełnym, zbilansowanym we wszystkie mikro i makro składniki produktem. Również możemy uciekać się do pysznych potraw, które lubimy, które są dozwolone. Możemy dzielić nasz całodzienny jadłospis na mniejsze posiłki, jeść 7-8 razy dziennie, jeść nawet wtedy, kiedy nie odczuwamy apetytu, czyli kierując się odstępami na przykład dwugodzinnymi. Między poszczególnymi posiłkami. Możemy również, jeżeli dołączają do tego problemy z rzuciem, gryzieniem, czy też mamy zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, wybierać produkty, które są mokre, wilgotne, miękkie, zblendowane w postaci musów, koktajli czy też kremów, jak również połączone z sosami, połączone z produktami mlecznymi bezlaktozowymi. Czyli wszystkie te sposoby przygotowania, czy też wybór produktów, który będzie nam ułatwiał samą obróbkę w jamie ustnej, a także puknięcie danego produktu. W przypadku biegunek musimy skorzystać z porady specjalisty, tak aby przede wszystkim znaleźć przyczynę tych biegunek i wykluczyć. Główne zalecenia będą skoncentrowane na stosowaniu diety akronimie BRAT, czyli wykorzystywaniu produktów o charakterze łatwostrawnym, ale także zawierających błonnik rozpuszczalny, i przede wszystkim będą to niedojrzałe czy lekko dojrzałe banany, płatki ryżowe albo ryż, ugotowane jabłko i na przykład tosty, ale dobór tych produktów będzie uzależniony od innych współistniejących problemów. W przypadku, kiedy u pacjenta obserwujemy nudności, Również tutaj pomocne będzie skoncentrowanie większej ilości posiłków w godzinach porannych, czyli jedną trzecią realizacji naszej całodziennej diety powinniśmy w godzinach przedpołudniowych zrealizować. Również możemy koncentrować się na posiłkach, które mają temperaturę pokojową, które nie mają intensywnych zapachów, które nie są intensywnie doprawione, czy też nie zawierają dużych ilości tłuszczu, cukru, pomocne Czasem jest jedzenie znowu w okresie, w którym nie odczuwamy tych dolegliwości, czyli jeżeli czujemy się lepiej, to jest to właśnie dobry moment, żeby zjeść posiłek. Również nie dopuszczamy do sytuacji długotrwałego głodu, ponieważ głód również będzie zwiększał to ryzyko. Pojawienia się nudności. W przypadku nudności czasem warto też skonsultować się z lekarzem, ponieważ w pewnych sytuacjach mogą być również zaproponowane rozwiązania leczenia farmakologicznego, które w zdecydowany sposób poprawią jakość życia chorego. Pacjent, który powraca do, do domu, cały czas jest jeszcze w okresie intensywnego leczenia, ten ten okres ryzykowny związany z pojawieniem się powikłań, według jednych danych, trwa pół roku, według innych nawet rok. Jest to czas, w którym chory po przeszczepie komórek krwiotwórczych powinien w sposób szczególny uważać na swój sposób żywienia w kontekście przede wszystkim higieny: higieny przygotowania posiłku, higieny własnej i także higieny otoczenia. Dlaczego? Ponieważ ta grupa chorych prezentuje Zwiększone ryzyko zakażeń w związku z obniżoną odpornością, a także u niektórych chorych pojawia się neutropenia, czyli sytuacja, w której pacjent ma bardzo niską odporność i jest niezwykle podatny na różnego typu zakażenia. I teraz, w jaki sposób przygotować otoczenie chorego? Przede wszystkim należy zadbać o higienę snu związaną z Częstym praniem pościeli, wietrzeniem pomieszczeń, również edukowaniem osób odwiedzających, że nie powinny kontaktować się w sytuacji infekcji bądź kiedy te osoby, które odwiedzają, miały kontakt z osobami zainfekowanymi, bo to również zwiększa ryzyko różnego typu. Zakażeń. Także pacjenci powinni mieć własne naczynia i sztućce, które także są odpowiednio myte. Mogą to być sztućce oczywiście jednorazowe, natomiast jeżeli są wielokrotnego użytku, powinny być wyparzane każdorazowo i myte. I powinien, powinny być używane wyłącznie przez osobę chorą. Ponadto, jeżeli mówimy o samej higienie, zarówno osoby przygotowujące posiłek, jak i osoba spożywająca posiłek powinna każdorazowo myć ręce. Również do przygotowania produktów powinny być używane odpowiednie deski, do każdego produktu inne bądź powinny być one odpowiednio myte detergentem, jak również pod gorącą, bieżącą wodą. Wreszcie, samo przygotowanie produktów powinno również być zachowaniem szczególnej ostrożności, czyli powinny być to produkty bardzo dokładnie myte, obierane ze skórki, ale przede wszystkim poddane obróbce termicznej, czyli to, co powinno być spożywane na ciepło, powinno być przez pacjenta spożywane w tej temperaturze, to, co na zimno powinno być spożywane właśnie w tej temperaturze. Szczególnie ryzykowne są produkty szybko. Kopsujące się, które nie powinny stać poza warunkami chłodniczymi dłużej niż godzinę, według jednych źródeł, dłużej niż dwie godziny. Także produkty nie powinny być czy potrawy podgrzewane, tylko przygotowane na świeżo i w takiej formie spożywane. Także szczególna uwaga powinna zostać zwrócona na przechowywanie produktów, gdzie produkty gotowe powinny być oddzielone od tych surowych. Produkty również zamrażane powinny być zamrażane jako świeże, a nie rozmrażane i ponownie zamrażane. Również jeżeli rozmrażamy produkt, powinien on być rozmrażany w warunkach chłodniczych. Zbyt duże wahania temperatur będą wiązały się ze wzrostem bakterii, które mogą być dla pacjenta niebezpieczne. Wreszcie zakup produktów powinien być również przemyślany i powinny być to produkty ze sprawdzonych źródeł, przede wszystkim pasteryzowane bądź też potraktowane promieniowaniem ultrafioletowym w przypadku chociażby jaj nie mogą to być miody z własnej pasieki nie mogą to być również jaja z gospodarstwa które nie jest w stanie tych jaj odpowiednio zdezynfek jaj zdezynfekować to również powinny być produkty Wszystkie produkty, które nie zawierają żywych kultur bakterii, takich jak jogurty i kefiry. Chociaż wokół tych produktów mamy bardzo wiele kontrowersji w ostatnim czasie, to jednak badania sugerują zachowanie ostrożności w przypadku produktów zawierających żywe kultury bakterii. Raczej decydujemy się na produkty pasteryzowane, takie jak sery czy też mleko, także to mleko bez laktozy i kierujemy się poddaniem wszystkich produktów, zarówno warzyw, owoców, mięsa, ryb, obróbce termicznej odpowiednio długotrwającej, tak aby zminimalizować ryzyko jakichkolwiek zakażeń. I dosyć dużym wyzwaniem jest funkcjonowanie pacjenta w społeczeństwie, kiedy chce spotkać się ze znajomymi i udać się do restauracji. W mojej ocenie, biorąc pod uwagę doświadczenia też pacjentów, może to być zachowanie ryzykowne. Oczywiście, jeżeli dysponujemy restauracją sprawdzoną, zaufaną, kiedy wiemy, że produkty są przygotowane z należytą starannością, z zachowaniem wysokiej higieny i przygotowywane na świeżo, po uzgodnieniu składników danej potrawy, być może możemy się skusić, ale w mojej opinii nadal może być to ryzykowne dla pacjenta i skończyć się niepotrzebnym zakażeniem bakteryjnym czy też biegunką. W związku z powyższym, zachęcam jednak do przygotowywania potraw w domu według znanych zasad bezpieczeństwa zakupu, przechowywania, a także przyrządzania samych produktów. Jedzenie z niesprawdzonych źródeł, z restauracji może być zbyt ryzykowne w kontekście dalszego postępowania i wyników leczenia pacjenta. Dieta pacjenta po przeszczepie komórek krwiotwórczych może być bardzo niedoborowa wiele witamin i składników mineralnych, co oczywiście jest związane z występującymi powikłaniami samego leczenia. Wielu pacjentów sięga po wszelkie zestawy witamin i składników mineralnych, natomiast jakiekolwiek badania czy wytyczne wyraźnie mówią, że nie jest to uzasadnione. Czyli podejmujemy suplementację Obligatoryjnie, jeżeli chodzi o witaminę D, zgodnie z rekomendacjami lekarskimi, tak aby utrzymać stężenia witaminy D w zakresie normy, i to jest rzeczywiście mocna rekomendacja. Natomiast w przypadku pozostałych witamin i składników mineralnych podejmiemy suplementację wtedy, kiedy pacjent ma objawy niedoborów klinicznych. I oczywiście mogą to być wszelkie witaminy z grupy B, czy też może być to witamina E. Natomiast sami na własną rękę, bez konsultacji lekarskiej, nie powinniśmy decydować się na suplementowanie. Zwłaszcza suplementami, które nie zawsze mają sprawdzony i bezpieczny skład. Kiedy mówimy o suplementach, możemy mieć na myśli także zioła, zarówno napary ziół, jak również zioła w tabletkach. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę na. Niebezpieczeństwo związane z przyjmowaniem ziół w jakiejkolwiek postaci w okresie leczenia, ponieważ mogą one wchodzić w niekorzystne interakcje z lekami, w związku z czym mogą też niekorzystnie wpłynąć na efekty leczenia, czy też pojawienie się nowych efektów. Ubocznych. W związku z powyższym, jeżeli jesteśmy zdecydowani na przyjmowanie jakiegoś suplementu, to nigdy na własną rękę, zawsze każdorazowo należy skonsultować z zespołem leczącym. Również wiele kontrowersji, pytań, także w środowisku naukowym, pojawia się w zakresie stosowania probiotyków. I o tyle, o ile probiotyki u większości pacjentów onkologicznych, zwłaszcza zawierające jeden szczep, Przynoszą wiele korzyści dla samego mikrobiomu jelitowego, o tyle no, dosyć kontrowersyjne może to być w przypadku pacjentów poprzez szczepie komórek krwiotwórczych ze względu na obniżoną odporność. Nie do końca wiemy, w jaki sposób zachowa się dany szczep, czy przypadkiem nie doprowadzi do tak znaczącego zaburzenia równowagi w mikrobiomie jelitowym, że przyniesie to więcej negatywnych efektów niż korzyści u samego chorego. Poza tym wiemy, że niektóre szczepy mogą również przyczynić się do zmiany w przyswajaniu leków chemioterapeutycznych. Naturalnie chciałabym również odwołać się jeszcze w kontekście właściwego sposobu żywienia właśnie do mikrobiomu jelitowego. Ostatnie obserwacje mówią o bardzo dużych korzyściach dla samego chorego wynikających z prawidłowego mikrobiomu. Przede wszystkim u chorych obserwujemy zdecydowanie mniej powikłań, a zwłaszcza mniejsze ryzyko pojawienia się choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi. I w samym okresie poprzeszczepowym dosyć trudno nam jest zadbać o mikrobiom z uwagi na właśnie trudności czy brak rekomendacji dotyczących przyjmowania probiotyków, ale także mamy duże trudności w dobrym zbilansowaniu diety. W związku z powyższym, o nasz mikrobiom powinniśmy zadbać już przed przeszczepem, czyli kiedy dowiadujemy się o chorobie, która potencjalnie może być związana z przeszczepem komórek kwiatwórczych, powinniśmy także zadbać. O swoim mikrobiom. Poprzez właśnie stosowanie wyłącznie pod nadzorem lekarza w tym okresie, daleko przed przeszczepem, określonych bezpiecznych. Probiotyków, ale także prebiotyków, choćby w postaci błonnika pokarmowego rozpuszczalnego, czy też takie zbilansowanie diety, aby doprowadzić do utrzymania prawidłowego mikrobiomu. I to zdecydowanie zaprocentuje na przyszłość. W postępowaniu dietetycznym z chorymi w okresie okołoprzeszczepowym znaczenie mają wszystkie grupy produktów spożywczych, tyle, że muszą być one odpowiednie, odpowiednio dobrane w kontekście występujących powikłań czy tych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, ale także w kontekście obniżonej odporności, tak aby minimalizować ryzyko zakażeń. W związku z czym eliminujemy wszystkie produkty, które są surowe, niepasteryzowane i niepoddane obróbce termicznej. A zatem mowa tutaj jest nie tylko o konieczności włączenia wyłącznie gotowanych jaj, czy też gotowanej ryby, pieczonej ryby, gotowanego, pieczonego mięsa, ale również mowa jest tutaj o warzywach i owocach, które powinny być poddane obróbce termicznej. Także nie powinniśmy w tym okresie zwiększonego ryzyka zakażeń przy obniżonej odporności wypijać świeżo wyciskanych soków, czy też soków w ogóle niepasteryzowanych, właśnie ze względu na to zwiększone ryzyko. Wiele pytań pojawia się odnośnie jedzenia, czy cebuli, czy czosnku, które produkty te uważane są za zwiększające odporność, natomiast w przypadku tej grupy chorób, Chorych mogą wpłynąć niekorzystnie, chociażby ze względu na efekt drżniący błonę śluzową przewodu pokarmowego, zwłaszcza jamy ustnej. To samo dotyczy jakiejkolwiek papryki, czy też ostrych przypraw. W przypadku tej grupy chorych. Trudno jest odpowiednio ułożyć w pełni zbilansowany jadłospis, natomiast nie jest to niemożliwe. Wystarczy skonsultować się ze specjalistą, który w sposób indywidualny dobierze nam, biorąc pod uwagę te wszystkie zagrożenia występujące w toku leczenia, odpowiednie produkty z każdej grupy, zarówno produktów zbożowych, jak i mlecznych, warzyw, owoców, produktów mięsnych, ryb, jaj i pomoże nam odpowiednio Zbilansować jedłospis, a poza tym sprawi też, że te potrawy będą smaczne i nie będą indukowały czy nasilały tych objawów, które często towarzyszą całemu procesowi leczenia, takimi jak chociażby nudności, czy brak apetytu. Odpowiedni sposób żywienia i zachowanie odpowiedniego stanu odżywienia ma kluczowe znaczenie w przebiegu. Całego leczenia, przede wszystkim zmniejszenia ilości powikłań, em, zachowania efektywności tego leczenia, jak również em, Lepszym, ma duże znaczenie dla lepszego samopoczucia chorego i zwiększenia czy poprawy jakości życia. Odpowiedni sposób żywienia w przypadku tej grupy chorych ma duże znaczenie, choćby z punktu widzenia obniżania ryzyka zakażeń ze względu na obniżoną odporność. Jeżeli będziemy dbali o nasz układ odpornościowy poprzez oszczędzanie go i minimalizowanie ryzyka tych zakażeń pochodzących, wirusowego czy bakteryjnego, zdecydowanie zwiększymy swoje szanse na wyzdrowienie, czy też szybciej powrócimy do pełnego zdrowia, i ta ilość powikłań będzie zdecydowanie mniejsza.